Dobra, no to idziemy do detektywa, nie? Czy widzowie, a ja nie popsuję sobie gierki? Lepiej na bagna, czy mogę iść do detektywa? Bo nie chcę sobie zablokować bagien w razie W. Live. Na cmentarz? Właśnie, na cmentarz pójdę, może będą te gule do zabicia tam. Nie widziałem ich nigdzie. Dzięki, Byron, za 2 lata. Witam. Ciebie też witam. Stychaj, babo. Chiluj. Baba dead. To mi się podoba. Szkoda dla was słów. Geralt zmienił babę w kamień, no. To się zgadza. To się zgadza. Dużo wiesz. Czasem. Ja już go pytałem. Nie ufam Raymondowi. On coś kręci. Stary Raymond? W życiu. Jest lojalny wobec klientów. Może, ale z tym śledztwem sobie nie radzi. Czuję, że sam poradzę sobie lepiej. Wpuścisz mnie na cmentarz? Nie da rady. Decyzja admi... Co mam zrobić, żebyś zmienił decyzję? Potrzebuję oficjalnej zgody od kapitana Majsa. Nie dasz się inaczej przekonać? Może mogę ci jakoś pomóc. Po prawdzie, to możesz. Zadłużyłem się strasznie u Talara. Jeśli jakoś go przekonasz, żeby mi darował, dam ci klucz na cmentarz. Chcę wejść. Nie da rady. Co mam? Nie da... Bywaj. No, ale ja nie będę długów spłacał. Ja pierdzielę. Ale może Talar... Nie będzie chciał. Trzeba będzie odrobić na pokerku. Właśnie, idziemy do Talara, to trzeba zagrać. Dobrze mówisz, widzu. Dawno nie było. Kościami spłacę. Może tak być. To jest dobrze powiedziane. Dobra, ja za 5k. No ale ja mam 5k, to nie chcę wszystkiego wydawać. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Tak. Trzeba trochę wygrać pieniędzy. Weekendzik. Nie wierzę. Dobra, 2 piąteczki i wygrywamy. Ja pierdziele, popieprzy mnie, już wygrał, już wygrał. Da 4 czy wygrał? Jeszcze skamuje pieprzony w dupa. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. No nie mogę, no.
Jak się u niego zadłuża. Jakie gówno. Nie wytrzymam, proszę, nie. Daj dwójeczkę, daj. Nice, full. Jedynkę nie, to rzuci. Dobra. 1000, o kurde. O ja pierdziel, ale jest dużo do wygrania. Proszę. Nie, nic. Nic nie ma, ja pierdziel, nic nie ma, co on ma? Ale. Dobra, nie jest źle. Ale jakby to siadło. Szóstka, szóstka, kurde, nic nie. 6, 5, 4. Nie. Ja pierdzielę w dupę. No to ja. Ale jaka szansa, że to będzie, jak dało mi dwa razy nic. O pierwszy. Dwie pary. Oczywiście, piąteczka, oczywiście, piąteczka, oczywiście. Dobra. Ponad jedynka do wygrania i tak jesteśmy na minus. No przecież szóstka. Chciała być szóstka. Na to nie ma mocnych. Pieprzam się full. Same szóstki teraz dropną, same szóstki. No to ja. Nie, 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 szóstkę wyrzuci, koniec. Jap! Nie, o jakim pieprzonym cudem on to robi? Fejkowe kości są, nie? Tej kości pieprzony. No ze... Oczywiście trójeczki nie ma. Co on ma? Właśnie się wyzerowaliśmy. A nie, remis, to my wygrywamy na remis. A nie, lepszy miałem ten, max, tak? Co to jest? Gówno.
Czwórka. Czwórka w dupę była, ty szmato. Jedynka. Oczywiście. Ja pierdzielę, oczywiście. Oczywiście. Oczywiście w dupę. Nie da się. No nie da się grać. Zero i luj. Powiedz. Trójka na co cali? No ale my jesteśmy na minus w tym momencie. My jesteśmy w tym momencie na minus 1500. Jezus Maria. Nie ma sensu. Dwie pary to jest przekleństwo. Nie wytrzymam, dupa, no nie wytrzymam. Czemu trójki mi nie dało? Ja nie mam siły. Odczytuję to. Pierdziele w dupa. No ze... Sześć, sześć, trzy, trzy, cztery. Jabie! Zaraz zawału dostanę. Pomóżcie mi, proszę. Była szóstka, widziałem szóstkę. Zawsze tej jednej brakuje. Przecież to jest takie oszustwo pieprzone. Przysięgam, że to jest oszustwo zasrane, że zawsze jednej brakuje. Daj na broń. Teraz mi szmatą. Nie no, ja się boję z nim grać. On zawsze wygrywa. Nie no, gramy. Snajpi. Gramy. Ale to jest fake w tych streetach, że zawsze jednego brakuje. I zawsze jesteś ładowany w dupę. Zawsze jesteś ładowany w dupę. Talar to jest mega oszust, nie? Przysięgam, że Talar to jest oszust. Ja w sumie wiem o tym, że to oszust, no ale gram. O kurde, remis.
No i koniec. Ja pierdzielę i koniec. Jest! Proszę! Jest! 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 Nie. No! Co? O kurde, ale oddaję. Nie. Remis. Co? A on miał 3 szóstki, 2 trójki. Ja pierdzielę. Jaka szmata. Podjercy. Ty, dobrze. O kurde. Full? Idziemy na fulla? Czy dead? Full czy dead? Szmato. Jedna partia, widzowie, ostatnia, nie? Żeby się odkuć i idziemy. Popieprzy mnie naprawdę. No, co to tutaj było, ty? No nie, mów, że on będzie miał fulla, tylko że lepszego, no. Przecież to już jest naprawdę oszustwo. No nie mów mi nawet. Dobrze. Nie do zera. Nie wiem, streeta lecimy? O, wygraliśmy. To było drugie już. To jesteśmy na plus 200, to można iść. O! Słyszałem o twoim romansie z Shani. Chętasz się. Nie każdy jest zafajdanym bałamutem. Niektórzy mają też głębia. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Ale dwie pary są nie do abuzowania, tylko zawsze nimi przegrywam, ja zawsze. Wszystko. Powiedz grabarzowi, że nic mi nie jest winien. Powinien być kurewsko wdzięczny. Dzięki. O, no dobra. Bałamutem. Dobra, zróbmy to i myślę, czy iść na bagna, czy iść do tego, nie? Do detektywa. Się boję, ale nie zablokuję. Nie no, ja się z nim mam niby umówić na bagnach, ale kurde. Ja tam chcę jeszcze questy na bagnach porozwiązywać. No i mam parę questów na Algule, na e coś tam. I na coś jeszcze. Na wilki. A wilków w ogóle nie widziałem na bagnach. To się obawiam. Nie wiem, czy da się gdzieś pójść, żeby te wilki dojechać. O co chodzi? Chcę wejść na cmentarz. Nie da rady.
Decyzja administracyjna była, żeby nie wpuszczać. A co powiedziałbyś na anulowanie twoich długów u Talara? To możliwe? Tak, wykupiłem je od niego. A Drago, musisz mi pomóc. Masz tu klucze. Możesz wejść i porozglądać się po krypcie. Tam trafiają świeżaki. Ale jak cię zabiją, to nie przychodź po nocach z pretensjami. Okej, a jak pójdę spać do nocy, będą algule na tym? Na cmentarzu? Włosy białe jak mleko. Czemu masz takie? Ty, tu na pewno będą w nocy moby. Idę spać. Jak w dzień? Dzień są normalnie? A ja daleko mam do spania? Luj zerknę. Co jest w duchu? Oje, a to topielec. Topielce tu są? No ale to do dupy, ja muszę na noc iść. Nawet jak coś będzie, to tu prawie, chyba że w krypcie. Tu pewnie topielce będą. Nie ma tych. Co jest tych? Jakiego ja miałem questa na tym cmentarzu? Żadnego chyba. Ej, tu może być boss. Raz był niby. Stara gra, więc raczej kopiuj i wklej. Klasik. Pijemy kota? Czy najpierw do nocy i potem kot? Luj. Idę spać do nocy. Teraz tu wrócimy. Wypiję kota, jaskółkę i może coś jeszcze. Zależy co tam będzie. Dobranoc. A która jest? A, 12. No to drugiej posiedzimy. Git. I jutro dalej. Dymanie. Geraltem. Albo Geralta. No ten wiedźminek jest giga. Pójdźmy tu szybko spać. Nie wiem, czy jest coś bliżej niż ognisko tutejsze. Bo wszystkie questy wykonaliśmy w tym miejscu. Jakby tam wykonać jeszcze na te algula. Partyzany to już były.
Nie pamiętam, co ja na tym... Czy ja miałem jakieś zadanie na tym cmentarzu? Ech, wy... Poza tym, że... Te algule... Dawać. Wchodzimy tam jeszcze raz. Kota się wypija. Jaskółkę i nie chcę więcej marnować. To jest gul, ale to nie to, co trzeba. Ale papierowe te gule teraz. Ja pierdziele ty. One w pierwszym rozdziale były mocne. Ale nie mieliśmy w sumie srebrnego miecza. Nie ma tu nic. O. A utopię tylko. Tu wypijemy. Kot. Grom. Kot. No i coś widać. A nie ten miecz. Ale pety. Grave. Ty, na to był quest? Nie. Nie było, ale książkę o tym przeczytaliśmy. Ciało rozszarpane. Możemy tu wejść. Witam. Gdzie algule? Nie ma. Co to jest? To nie jest boss, nie? To jest po prostu ten wampir, co był na zewnątrz czasami. A, nie ma tu bossa. Ty! O kurde! Ciało jego tu jest. O ja pierdzielę w dupę. No to kolejna tajemnica. Witam, jest ty. Gdzie ten link z awantury, o którym mówiłeś do odcinka? A, w dupę, nie dałem. Masz rację.
Ale wpisz sobie awantura 27. To ci wyskoczy od razu na YouTubie. Ale dodam po streamku. Jak nie zapomnę. Wybacz mi, widzę. Rzeczywiście zapomniałem to dodać. Wybacz. Ale dobrze, że przypomniałeś. No po streamku dodam, nie piszcie, że tego. Te emoty. Ani, że po streamku dodawane będzie. Wybacz, widzu, wybacz. No dodam. Ty, tych alguli tu chyba nie będzie. O ja. Jest! Wykujemy miecz czerwony! No way! Ja pierdzielę! A, zapomniałem osełkę dać w ogóle. No, trochę już późno, ale luj dałem. Idź w jeśmaku. Nieznany. Nieznany, to co mam zrobić? Wypić i luj? Co? Nie. Q. E. A, to się style szybciej zmienia. No coś, nie no. Niewygodne to. Tak mi lepiej, o. Tu nie ma przejścia. Siarka, a to jest z alchemii. Pytanie mam. Czy jak tu wrócę później, to będzie jak w tamtym, że jest jakaś tajny boss ten? Czy nie ma tej mechaniki tu? Co to było? Powrót klubu romantyki. Mała szansa, że kiedykolwiek. Ale kto wie, co mi odpija przy powieśkach. Nie, ja chcę meteorytowy miecz. Co to znaczy, że teraz nie ma co? Przecież meteor to meteor, nie będzie chyba mocniejszy później. No. No to.
No i nie ma tu po co po tego, co tu po co przyszedłem. Tu przyszedłem specjalnie tu po to, że jej nie ma. Nie ma Alguli. Może na bagnach będą. Jest! Ale jeden! Może się tu respią. Jak będę tu siedział, to się jedną respić? Nie wiem skąd brać. Jaki kufer? A, to jest tam, to tam brałem. To jeden był. Na bagnach są? O. Tylko trzy mam zabić, możemy poczekać. Wcześniej się respiły te gule, więc... Tylko nie wiem, czy to jest jakiś konkretny resp. W ogóle mamy zara level. Nie wiem, ile moby dają w ogóle w tej grze. Fajnie by było wiedzieć. Coś tam się wyświetla, jak je zabiją, ale nie zwracam uwagi nawet. Nie widziałem żadnego. Ty, nie respią się jednak? Chodzę? Tu byliśmy, nie? Ta, tu jest to ciało. Ta, one się respią tutaj, wszystkie te moby. Tak, no to zabijemy. Żeby już było z głowy. Grind? No, trochę tak. Nie wiadomo, w jakim tempie się respią. Nie wiem, czy jak będę stał, to się zrespi. Muszę chodzić. Czekajcie, mamy jednego gula, tego algula. Wejdę, wejdę, to pewnie się wszystko zreski. Zapiszę i wczytam, nie? Bo się eliksiry tak nie kończą. O kurde, kot się skończył, nie? A, to się skończyło. Tak, trzeba będzie porobić na bagna. Kupimy alkohol. Kupimy alkoholu. Na bagna. Ty, to w sumie nawet jakbym nie wiedział, że to nie jest on, nie czytając tej książki, to i tak bym mógł tu przyjść i się dowiedzieć, że jest ciało. Nie musiałbym tego drogą dedukcji dochodzić. No roślinki jeszcze są, no tam. Ale pytanie, jak tam z respem tego. Ale dobra, olać to. Gul.
Braez. To jest najtrudniejsze. Gdzie są Algule? Nie ma. Dobra. Zrobimy tak, damy jemu... Aha, bo jego tu nie będzie w nocy, tak? Musimy iść spać, wrócić, oddać klucz. Nie ma żadnego bossa, widzowie? Bo jak oddam klucz, to już nie będzie. Na środek idź. Jak nie ma tu bossa, no to luj no. A ja na środku chyba nie byłem. Co to jest? Nie, nie ma nic na środku. Nie ma już w ogóle nic. Grałem w tego Wiedźmina. Pamiętam tylko, że nie był zły, ale jak go teraz oglądam, to okazało się, że on jest nawet dobry. Za kilka lat, jak zapomnę, to sobie ogram. Bo że wyjdzie remaster. No, w remaster też zagram, jak wyjdzie. Za 100 lat, ale wyjdzie. To nie ma widzowie bossa żadnego, tak? Nie, tylko pytam, bo ja bossów nie chcę omijać, ale jak nie ma bossa, to idziemy stąd. No remaster za wiele lat ma wyjść, dlatego zaczęliśmy tą jedynkę. Myślałem, że będzie szybciej, jak zapowiedzieli, ale... Z pół roku temu powiedzieli, że ma być za 100 lat, więc... No. A i tak dłużej tego Wiedźmina planowałem. Dobra, to spać, wrócić, dać klucz i luj. Właśnie, tych alkohol kupimy i się narobi. Zjadłbym se to chipsy, ale ja... A, kebabowe, pamiętam je, kebabowe te chipsy, taka brązowa paka chyba. Czy coś takiego, jeszcze szynkowe były. Nie wiem, czy sam. Co poda? Dobra, czekajcie. Szynka ser, no było coś takiego, no. Nie da się więcej niż... O! O! To mi się podoba. Czekajcie, ja chciałem... Puszczyk, puszczyk. Czy my mamy puszczyka w ogóle?
puszczyka nie ma, a to jest useful, jak mamy igni. No i luj. Co, nie robi się? Czekaj. Nie ogarniam. Znowu się buguje i się nie robi. Luj z tym. Cornflakesy na sucho? A no, kiedyś pamiętam się tak jadł. Dobra, idźmy do grabarza. Zobaczmy, czy jest jeszcze jakiś quest. Jak nie, to idziemy do detektywa, go zbejtować na bagna. Zaniosłem, no. Jakiegoś bossa na E. 400 dał chyba, on płaci zawsze 400 chyba. Jeden boss, zabiłem jednego bossa do tej pory. Nie, dwa, bo jeszcze był ten Kuro Liszek. A pójdę jeszcze raz na ten środek, jak mówiliście. Może w dzień coś się zrobi. Ale pewnie nic. Albo coś popsułem i nie ma. Nie wiem, o co chodzi z tą rzeźbą. Ty, tam rzeźbą musi chodzić, że pewnie dropi tu kamień dla alchemika, czy nie? Może mi nie skipnął tego questa, w dupa. Babkę zabiłem, no. Co rozdaje talenty? Wszystko w dupę. Ja mam level 15. To wysoki czy niski? Wszystkie chyba questy, jakie się da, robię. Co ja miałem zrobić? A, właśnie, ważne. Gdzieś na dole był ten quest. Las to pokazuje. Czyli tu już nic nie ma. Okej, no to git. Dobra. To pieprzyć. Idziemy stąd. O! Jeszcze jeden. Jaka szansa, że się jeszcze jeden zrespi? Może pobiegamy chwilę? Pobiegajmy chwilę. Nie wiem, skąd on się wziął. Po prostu staliśmy w miejscu. No może lepiej stać się, nie ruszać. Potwór wykryje, że tu jesteśmy. Nie ruszamy się i wyjdzie. Gdzie ja go zabiłem? Gdzieś tu. Stójmy tu jeszcze chwilę. Tu. Czego tu zabiłem, to już tu nie wyjdzie pewnie. Miecz? A ty, luj z tym. To i tak stalowy. A na bagnach same potwory. Pójdę jeszcze do tego, do krasnoluda.
Jak to? KRS? O! Co to? Biała róża. Dzięki Ulfi za 2 lata. Ulfej. I tam. Kurde, jeden algul, ja pierdziele, byśmy z głowy mieli tego, nie? No aleluj. Nie da rady chyba tego wykonać teraz. Lepsze to niż bieganie w nocy na bagnę, gdzie jest 1000 potworów. Nie wiem, Algul się zrespił losowo i go nie ma już. W krypcie może teraz będzie? O, w sumie. Masz rację. Nie piję potek nawet, za mocni jesteśmy na to. Tylko bez kota lecę. Zraszuje to. Zobaczymy, czy cokolwiek będzie. O, tu chyba już spokój jest. Tu nic już chyba nie będzie, widzowie. Te. Krypta wyczyszczona do zera. Tu nawet się moby już nie respią. No zabiłem tego. No ale no bagna idziemy no. Pewnie RNG jakaś mała szansa, że Algul wyjdzie w dzień. Na cmentarzu. Nie. A może jest ograniczone, ale nie byłoby raczej ograniczonej ilości, bo to jest quest typu zbiera jakieś gówno. Oj. Ja skipnę kartę przypadkiem. No możesz napisać lokację, to mogę pójść podpatrzeć, czy coś jest. No wiem, że mam do domku iść dziada już. Nie zapraszał, ale ja na bagnach nie byłem od tamtego czasu, bo ciągle questy. O co chodzi? Trzeba wam czego? A z plotkarą miałem gadać? Mogę pogadać. Oto twój... I co? Dowiedziałeś się czegoś? W krypcie jest ciało Raymonda. Jak to możliwe? Przecież rozmawiałem z nim całkiem niedawno. Teraz mam pewność. Pod Raymonda podszywa się mag iluzjonista. Przywódca Salamandry. A, level. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!